Witam wszystkich z tej strony, Marecki, i zapraszam Was na kolejny odcineczek z serii Farming Simulator 22. Będzie to oczywiście odcinek specjalny, w którym zaprezentuję Wam najnowszy dodatek do Farminga 22, czyli Gruel Pack, najnowsze DLC. Słuchajcie, są to sprzęty, które pozwolą nam rozwinąć się w kwestii belowania różnego typu produktów. Także jeżeli Was interesuje to, co mam do powiedzenia, czyli moja opinia, moje wypociny, no to zapraszam do obejrzenia tego odcinka, a dowiecie się w nim, co w tym dodatku mi się podoba, a co mi się nie podoba, bo jednak są takie rzeczy, które no niestety Giants spitolił. Także słuchajcie, nie tracąc czasu, bierzemy się do roboty. Więc tak, ten odcineczek podzielę sobie na takie trzy małe części. Pierwsza część to będzie prezentacja w sklepie. Omówimy sobie tam kilka rzeczy, ponieważ jest tam coś, co też mnie dręczy i chciałem Wam o tym powiedzieć. Część druga to będzie prezentacja praktyczna, czyli odpalimy sobie wszystkie maszynki i zobaczymy, jak one pracują w terenie. No i część trzecia, ostatnia, czyli podsumujemy dokładnie ten cały dodatek. Opowiem Wam też króciutko, co możemy belować i też po co belować. No i też na końcu przedstawię Wam, o, tutaj tą wiatkę, bo to też ona jest jakby połączona do tego DLC. Także słuchajcie, część pierwsza, czyli prezentacja maszyn w sklepie. Już Wam na szybko pokazuję, jak to wygląda. Gruel Pack. Więc tak. Pierwsze dwie to są chwytaki do beli, do balotów tak zwanych, ofoliowanych już oczywiście, chociaż podejrzewam, że zwykle też będzie można podnieść. Tutaj musicie zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. Do nie każdego można to podpiąć, do nie każdego sprzętu. Te dwie, słuchajcie, najlepiej sobie sprawdzić pod klawiszem C kombinację, do czego możemy to podpiąć, bo ja się tutaj naciąłem. Zobaczcie, tylko do tura. Tylko do ładowaczów czołowych, które są podczepiane do ciągniczków. Tak samo pierwszy, tak samo jak i drugi. A na przykład ten, który teraz widzicie na screenie, jego możecie podpiąć pod ładowarkę teleskopową. A tych dwóch niestety nie. Kolejna nowość, która to akurat jest na plus, moim zdaniem, jest to, proszę bardzo, już Wam pokazuję, owiarka, którą podczepiamy właśnie do ładowacza czołowego. I tu też się, słuchajcie, naciąłem, bo myślałem, że będzie można to pod tura podpiąć lub pod przód ciągniczka, który ma trzypunktowe zaczepienie. Niestety mi się to nie udało, chyba że coś robię źle. Ładowarka teleskopowa i trzypunktowy ładowacz czołowy. Słuchajcie, powiem Wam tak. Kombinacje, ja to tylko mogę podpiąć pod te rzeczy. Pod żadne inne mi się nie udało, także mam chyba szafera wypożyczonego i tu mam właśnie, do niego mam podpiętą tą owiarkę. To jest akurat, słuchajcie, na plus. Kolejna owiareczka. No tutaj moim zdaniem mogłoby jej nie być, ponieważ mamy już coś podobnego. Właśnie na przykład o coś w tym stylu, która tamta jest oczywiście dosyć tańsza. Jedynie plus tej owijarki jest taki, że możemy sobie tutaj dołączyć stawiacz bel. No to jest dobre, żeby nam się bele nie kulały po polu, możemy sobie ze stawiaczem bel zamówić tą owijareczkę. Kolejna nowość, to jest akurat na plus, stacjonarna owijarka, której no w takiej farmingu jeszcze nie było. Były podobne z dodatku Anderson, ale one tam były troszeczkę innego typu, one tam robiły takie długie kiełbasy, że tak powiem. Tutaj jest coś innego. Jedziemy na pole, rozstawiamy, no i trzeba tutaj dostarczyć belę na środek, no i maszyna ją ładnie nam zawinie. Nie mamy żadnej opcji konfiguracji, szkoda, no ale czy potrzebne, w sumie nie. Lećmy dalej. Prasa jedna, prasa druga. Pierwsza prasa jest malutka, słuchajcie, i też moim zdaniem niepotrzebna. Teraz widzicie na screenie, jest podobna prasa, która nawet jest tańsza i no, co dawno się, no tyle, że mamy nową markę w grze i tyle. Żadnych tam opcji ustawień nie ma, nie można zmienić beli, ona tylko prasuje chyba 125 z tego, co pamiętam, ale sobie to jeszcze sprawdzimy. Następna prasa
która praktycznie, no, moim zdaniem, też mogłaby nie istnieć. Jedyne, co na plus dodam, to właśnie, że też ma stawiacz Bell. Inne tego nie mają, a mamy już podobne, tam chyba na bodajże dwie Pottingera w podstawce, które dokładnie robią to samo. Na tej prasie sam się troszkę zawiodłem, bo myślałem, że ona będzie miała podwójną komorę prasowania, czyli będziemy mogli prasować bez zatrzymywania się. Niestety tak nie jest. Tak więc słuchajcie, gdyby ten dodatek na tej prasie się kończył, to byłaby tragedia. To byłaby tragedia, ale teraz tak, jest wisienka na torcie, czyli te dwie stacjonarne prasy. Na pierwszy rzut oka one się nie różnią niczym praktycznie, ale różnią się cenowo i już wam dokładnie mówię, o co tutaj chodzi. Na plus muszę dodać, że obydwie prasy wymagają tylko maksymalnie 120 koni mechanicznych, czyli malutki ciągniczek możemy do tego podpiąć, że to jest spoko. Kolejnym plusem, oczywiście największym plusem, jest tego, że tutaj możemy belować dużo innych rzeczy, o której będę mówił w trzeciej części odcinka. Różnica między tymi dwoma prasami jeszcze jest taka, że tą mniejszą, no tańszą, możemy robić beleczki tylko 125 cm, a tutaj możemy zwiększyć do 150. Dobrze, słuchajcie, tyle na prezentację w sklepie. Przejdźmy do prezentacji praktycznej. Czyli tak, ja tutaj sobie przygotowałem na ten odcinek przyczepki. Ja wam tutaj pokażę, co tutaj mam, ale nie będziemy tutaj w sumie tego używać. Do góry, hops. Od prawej strony mamy sieczkę, potem mamy słomę, siano, TMR i poszatkowane buraki. Ja to zrobiłem, posłuchajcie, na sumie testy prasowania. Tam stoją beleczki, które wam później w trzeciej części odcinka dokładnie powiem, o co tam chodzi. Po prostu chciałem wam zaprezentować różnego rodzaju belki, no bo ta część nam właśnie daje, że możemy dużo więcej rzeczy belować. Ale to w trzeciej części. Teraz zajmiemy się, słuchajcie, prezentacją praktyczną. Także słuchajcie, odpalamy sobie tego tutaj naszego Deutzfara. Jedźmy na pole zrobić troszkę belek, bo musiałbym coś pozawijać. No, ktoś do mnie teraz dzwoni. Standardowo. Trzeba odrzucić. Dobra. Włączamy. I słuchajcie, tutaj, tak jak mówiłem, nie ma żadnej opcji. Nie możemy zmienić wielkości tej beli. Jedynie co możemy dodać, to jest rzut automatyczny. Ja sobie go teraz włączę. No i tak jak mówię, no, podobną prasę mamy, która nawet jest tańsza. Także, no, jak dla mnie, mogłoby tej prasy nie być. Jedynie co, no to mówię, no to jest nowa marka w farmingu. Także słuchajcie, tutaj sobie zrobię kilka beleczek, żebyśmy mogli sobie jeszcze stosować tutaj owijarki. Dobra, jeszcze jedna i bierzemy się za testowanie tej drugiej owijarki, a później na testy zawijarek, tej stacjonarnej i tej, która jest podczepiona pod moją ładowareczkę. Dobra, ostatnia beleczka wychodzi. Także tego pana możemy już odstawić na miejsce. Także no słuchajcie, no prasa jak prasa, nie? Inny model, inna firma, ale jeżeli chodzi o zasady działania, to jest to samo, co już w farmingu mamy. Dobrze, odstawmy sobie tutaj ją na miejsce. Dobra, i teraz weźmiemy tą drugą, ponieważ ona, no też tak jak mówię, no żadna tam rewelacja. Jedynie co, no to ma ten stawiacz do właśnie beli, że one nam tutaj nie będą się kulały po całym polu, szczególnie jak pracujemy na jakichś nierównościach. Żebyście, tutaj już mam, ten stawiacz jest rozłożony, także zróbmy sobie ją tutaj. No dobra, zawińmy to, teraz nam tutaj ładnie zawinie folijkę. No i zobaczycie, jak ten stawiacz działa. Tutaj widzicie tamtej... O, już tu jedna wyszła. Tamte sobie leżą, także one powinny się kulać, chociaż o dziwo się nie kulają. Także, ale no wiem, zdarzało się, że te wszystkie się tak kulały na polu, potem leciały one tam, no, aż do najbliższego stopu, nie? A teraz zobaczcie, cyk, wychodzi. I podczas jazdy powinienem... O, czekaj, czy muszę ją spuścić? O, hops, i stoi. No i to jest super. To jest dobre. Także teraz mamy pewność, że taka beleczka nam nie spadnie. Że zróbmy jeszcze jedną.
i hops, i stoi. No to jest fajne. To jest fajne moim zdaniem. Oj, sorki, nie ten guzik wcisnąłem. Dobra, tyle na testy tej prasy. No ponieważ, tak jak mówię, to nie ma co testować. Prasa jak prasa. Jedynie co to ma, no to ten stawiacz do balotów. Także złóżmy ją sobie. Oczywiście, o, teraz jest prasa złożona. Odstawiamy i bierzemy się za testy, słuchajcie, owijarki. Sobie nawet trzech owijarek. Dobra, odczepimy tego. No i dobrze, teraz słuchajcie, tak jak właśnie mówiłem, pierwsza jest dosyć fajna, bo takiej pierwsza od lewej, jest dosyć fajna, no ponieważ takiego modelu jeszcze w farmingu nie było. I sobie ją teraz weźmiemy na testy. Ja tutaj mam podpiętą pod ładowarkę Schaffer. Chyba tak to się czyta, nie wiem, słuchajcie, ja się niemieckiego nie uczyłem. Uczyć nie mam się zamiaru, także no, prawdopodobnie źle to wymawiam, ale kij z tym, wiadomo o co chodzi. Więc teraz tak jak mówiłem, ją możecie tylko podpiąć do właśnie takich ładowarek. Do tura tego nie podepniecie. Więc co robimy, słuchajcie, ona teraz jest rozłożona. Możemy ją złożyć, tylko czekajcie, to ja muszę podpiąć przewody. Tak wygląda złożona. Ja ją jeszcze kupiłem z obcem tutaj na dole, widzicie, jest taki wałek, że jakbyśmy na przykład uderzyli dołem, no to ona tutaj, ten wałek nam, jak to się mówi, no chroni tą całą maszynerię przed zniszczeniem, prawda? Także, słuchajcie, robimy tak. Podjeżdżamy do beleczki, oczywiście od przodu tej takiej płaskiej. Rozkładamy nasz sprzęt. Podjeżdżamy do pod belkę i on automatycznie, słuchajcie, nam ją unosi, podnosi i zawija. Słuchajcie dźwięków. No to jest to, nie? To jest to. I słuchajcie, beleczka jest gotowa, klawiszem bodajże Z, automatyczny zrzut, lub klawiszem Y wyładuj belę. Także możemy sobie władować, gdzie nam się podoba. Weźmy jeszcze jedną tutaj. Także słuchajcie, na początek podejrzewam, że jest to dosyć fajny sprzęt, szczególnie początek, no, jak to się mówi, progresu na gospodarce, gdzie nie stać nas na taką maszynę, która, na taką belownicę, o, prasę, która już ma dołączoną zawijarkę, to możemy po prostu kupić sobie takie coś, które jest dużo, dużo, dużo tańsze, no i na polu pozawijać sobie belki. Dobra, tyle na testy tej. Moim zdaniem to jest na plus, nie? To jest spoko, to jest dosyć fajne, no ponieważ czegoś takiego jeszcze w farmingu nie było. Także ja jestem oczywiście za takimi maszynami, które po prostu coś do tego farminga wnoszą, co nie? Dobra, teraz weźmy sobie na szybko tą, która, już mówiłem właśnie w prezentacji, mogłoby dla mnie jej nie być. No ponieważ ona się praktycznie niczym się nie różni od tego tabutarza Kun, czy jakoś tam. Czy jakoś tak ona się nazywała. Jedynie co ona ma, to ma ten stawiacz Bell. Także słuchajcie, rozkładamy. Tylko wam na szybko pokażę, jak ona prasuje. No, dwie tylko belki mi zostały, no ale to będzie na tamtą. Też nie chcę za długiego odcinka robić, żeby tutaj was za długo nie trzymać, słuchajcie. No i tak, odebrało, zawija, możemy się w tym momencie przemieścić, w które miejsce chcemy, żeby te belki nie były porozrzucane po całym polu. Ja na przykład tutaj wypuszczamy i hops. Taka sama zasada działania jak przy tej prasie z dołączoną owijarką. Także to jest jedyny plus tego, że no, mamy tego stawiacza, a tak to niczym w sumie się nie różni. Dobra, teraz weźmy sobie tutaj tą stacjonarną, bo to jest dosyć bardziej ciekawe, że tak powiem. Ponieważ takiej prasy też jeszcze, o prasy, co ja mówię, takiej zawijarki jeszcze też w farmingu nie było. Także to jest taki sprzęcik, który, słuchajcie, jeżeli macie na polu stertę takich właśnie balotów, które trzeba zawinąć,
Nie trzeba ich transportować na swoją farmę, wystarczy zakupić lub wypożyczyć taki sprzęt, podjechać na miejsce, na pole, odczepić sprzęt, bo ona nie potrzebuje ciągnika, słuchajcie, nie potrzebuje w ogóle, tego wyłączmy. Podchodzimy do maszyny i tutaj wciskając klawisz X rozkładamy zawijarkę, jest rozłożona i słuchajcie, ona jest gotowa już do pracy. Teraz wystarczy tutaj włożyć belkę. Ja to zrobię, słuchajcie, za pomocą super siły, ponieważ nie chcę tutaj już jechać ciągniczkiem, żeby tutaj to włożyć, także weźmiemy sobie taką belkę na testy, hops, i już jest. Wkładamy, maszyna automatycznie nam ją tutaj zawija. I też pod klawiszem Y musimy tą beleczkę wypakować lub pod klawiszem Z automatyczny wysyp. Ale damy sobie Y, wyładowana i gotowa do odbioru. Także słuchajcie, tak to w sumie wygląda. Tu też jest na, słuchajcie, też jest na plus. Czemu ja tutaj nie mogę wejść? No nie. Flight mode wyłącz. No słuchajcie, nie mogę wejść do ciągnika. O, już mogę, dobra. Dobrze, słuchajcie, została nam teraz wisienka na torcie. To jest coś, to jest ta maszyna, na którą ja czekałem, no tak, już wcześniej wam mówiłem, około 5 lat. Ponieważ no ten mod ukazał się w farmingu 17. Robiony przez, nie pamiętam przez kogo, nawet słuchajcie, przez jakiegoś modmakera. I to był bardzo fajny mod. Ja na niego czekałem, kurczę, w 19, nie doczekałem się. No i mamy go tutaj. Mamy go tutaj i teraz zaraz sobie odpowiem na pytanie, czy to jest to, nie? Czy to jest to, na co czekałem, czy jednak nie. Także słuchajcie, pojedźmy sobie tutaj na główny plac. Rozłóżmy tą stacjonującą owiarkę i belownicę. O, belownicę, mamy belownicę. Prasę. Dobra. No i pięknie, słuchajcie, jest gotowe do użytku. Tutaj musimy wsypać nasz produkt, który chcemy oczywiście zabelować. No i tyle. Jeżeli kupiliście wersję z dodatkiem do kiszonki, tutaj gdzieś jest zbiorniczek. Ja to nic nie wiem, czy ja kupiłem, czy nie. Jeżeli tak, no to wiadomo, musicie jeszcze uzupełnić o ten specjalny płyn. Dobra, wrzućmy sobie tutaj... Co by tu wrzucić? Dobra, wrzućmy tutaj te plewy. Bo to praktycznie jest, no to jest główny, jak to się mówi, główny produkt, który tutaj możemy belować. Podjedźmy sobie tutaj tyłem. Dobra. Ok. No i słuchajcie, sypiemy. Zasypiemy tutaj do pełna. Ok. Wystarczy. Więc teraz tak. Maszyna jest wyłączona, słuchajcie, więc teraz tak, możecie ją włączyć bezpośrednio z ciągnika pod klawiszem oczywiście B. Możecie zmienić rozmiar bel ze 150 na 125, ja zostawię 150. No i praktycznie tyle, a jeszcze włączyć zrzut automatyczny, ponieważ tą wersję sobie wziąłem z tym też stawiaczem do beli. Więc tak. To na plus, tutaj jeszcze dodam, to zobaczcie tutaj po lewej stronie macie dokładnie opisane, ile mamy litrów tutaj w tym zbiorniku i ile mamy litrów w komorze prasującej. Podchodzimy do maszynki, w tej pozycji możemy ją złożyć, możemy ją wyłączyć i możemy zmienić rozmiar bel. Ja tylko potrzebuję włączyć, także odpalamy ją i zobaczcie, ona już tutaj nam ładnie pracuje, dosypuje produktu do tej komory prasującej, tak to właśnie wygląda. Tutaj widzimy, jak ładnie jeszcze tutaj ten środek do uzdatniania kiszonki się
się sypie, LH sypie, leje. No i słuchajcie, belka gotowa. Maszyna ją zawija. I ląduje na tym tutaj podnośniku. I hops, i mamy, słuchajcie, beleczkę gotową. Teraz robi się kolejna. W sumie już się zrobiła, zobaczcie. Także tutaj ta maszyna dosyć szybko pracuje. Czekajcie, szybko wejdę do tego John Deere'a. Weźmiemy sobie tutaj go, tą beleczkę szybko odstawimy. Od razu testujemy chwytak, nie? Dobra, bierzemy, no w sumie to możemy włączyć, żeby nam to nie przeszkadzało. Troszeczkę bliżej. Dobra, hops, odstawiamy i kolejna belka wyszła. Słuchajcie, co mi się tutaj nie podoba, to już wam mówię, bo jest tutaj akurat w tej prasie jedna rzecz, która mnie troszeczkę zawiodła, a chodzi o to, że w tej wersji w 2017 roku tutaj można było ręcznie uzupełnić tą siatkę, ręcznie uzupełnić no, folię do zawijania. No płyn do kiszonki możemy sami sobie tutaj dokupić, no to zostało, ale tamte opcje zostały nam niestety zabrane, słuchajcie. Także to mi się nie podoba. Myślałem, że właśnie będzie można sobie zakupić paletę siatki, no i ją automatycznie tutaj wrzucić. No niestety tej opcji nie ma, ona tutaj już jest statyczna, także na przykład zrzut to zablokowany. Dobra. Kolejna sprawa, która tutaj powinien Giant zrobić, słuchajcie, jest taka, że na przykład gdyby coś wam nie poszło, no i został wam tutaj ten produkt, prawda? Nie złożycie prasy. Nie ma takiej opcji, żeby prasę złożyć i też nie ma opcji, żeby tutaj ten materiał z tej przyczepy, z tego podajnika wysypać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że grałem sobie na moim save'ie na Dedyku, gdzie tam gram z kolegą. Zakupiłem sobie tą maszynę, zasypałem, kurczę, sieczką i nie idzie. Słuchajcie, coś jest nie tak. Nie wiem, czy gdzieś gryzie się z jakimś modem, chociaż nie powinien, bo mody mam dokładnie te same na tej mapie. Może być to, że przez mapę jest Multifruit, albo że to jest Dedyk, nie wiem. Jest jakiś błąd i po prostu ten produkt nie idzie. Idzie do góry, ale prasa nie prasuje belki i tej przyczepy tutaj, tego miejsca nie mogę opróżnić, także powinien dać opcję, że można było gdzieś to wysypać, prasę złożyć i tak dalej, ale to jest, mówię, to jest, podejrzewam, wina mapy, która jest multifrutem. Dobrze, słuchajcie, część trzecia i ostatnia, o której chcę na szybko powiedzieć, czyli co możemy belować i po co możemy belować, no i ten tutaj oczywiście magazyn. Więc tak jak mówiłem, ten dodatek daje nam możliwość prasowania bel z różnych produktów. Do tej pory mieliśmy słomę, siano i trawę. Dzięki tych dwóm prasom możemy jeszcze zbelować sieczkę, plewy, rozdrobnione buraki i TMR. I teraz nasuwa się pytanie. Po co ja mam belować TMR i po co mam belować buraki posiekane? Nie mam pojęcia. Jeżeli wy wiecie, znacie odpowiedź, dajcie mi znać. To rozumiem. Słuchajcie, bo plewy. No z tym za bardzo nie można było za dużo zrobić. Wystarczyło tylko wysypać do bunkra, przykryć, no i tyle, nie? A teraz możemy sobie to ładnie sprasować i mamy super, super kiszonkę. Ale buraki... No nie wiem, tam nie ma żadnej ekstra ceny za to, podejrzewam. Tak samo TMR, no po co komu pakować te TMR w belki? No chyba, że ktoś chce się pobawić, no i będzie belkami karmił swoje krowy. No nie wiem, słuchajcie. Ja osobiście wolę użyć na przykład tej maszyny i bezpośrednio wysypać to do koryta, nie? Także słuchajcie, taka moja zagwozdka. Też nie wiem, słuchajcie, nie wiem na przykład, tak tutaj, jeszcze raz tutaj wejdę w ten, o tutaj sprzęcik, trawa, siano i słoma. Możemy tutaj belować, nie? Ale też po co? Nasuwa się pytanie, po co, skoro ja na przykład mogę użyć tej prasy, pojechać bezpośrednio na pole i tam wszystko zbelować. Jeżeli chodzi o trawę, no to tak samo, tym od razu mi to zawinie. Po co mam używać tutaj? Musiałbym to wszystko zgrabić, zebrać i potem wysypać jeszcze do tej maszyny. No to się trochę się to, jak to się mówi, no
mija z celem. Dobra, słuchajcie. Teraz tak, tutaj beleczki. Tak to właśnie wygląda. Te wszystkie pięć rzeczy, które możemy prasować. Od strony lewej mamy, tutaj mamy plewy, słuchajcie. Tu się robi teraz fermentacja, mam 11%, no sieczka. Nie mogę tego rozciąć, ponieważ fermentacja trwa. Tak wygląda słoma sprasowana, czyli ona się raczej tam chyba niczym nie różni. Możemy ją poprzekręcać. Ja wiem, że używam super siły, ale to tak na, tak dla was, na właśnie na testy. Sianko, słuchajcie, sianko. Też sprasowana, tylko siatką owinięte. Właśnie tak jak mówiłem, szkoda, te siatki nie można dołączyć. No i teraz tak, TMR, no tak mówię, no po co ja mam to belować? No nie ma takiej, kurde, nie ma sensu, żeby belować TMR. Moim zdaniem nie. No chyba, że wy macie jakieś do tego zastosowania, to dajcie znać. Tak samo jak bela rozdrobnionych buraków cukrowych, nie? Buraki zebrać, rozdrobnić, mamy tylko jedną, słuchajcie, maszynę do rozdrabniania, która też nie jest bardzo wydajna. No i potem to pakować w belę i sprzedawać. Po co, skoro mogę to zrobić bezpośrednio, nie? No nie wiem, chyba że ktoś się lubi bawić, także tak to wygląda. Słuchajcie, ostatnia rzecz, która też jest połączona do tego dodatku, to jest właśnie ten magazyn. Słuchajcie, on w sklepie kosztuje jakoś, już wam dokładnie mówię, budowa, silosy, o, 29 tysięcy. Super, super, dobra, fajna, słuchajcie, cena. Pojemność tego magazynu to jest 250 palet, belek, zależy co chcecie, bo nie tylko bele można składować, możecie składować palety jajek, palety czegokolwiek chcecie, nie? Także wszystko zależy od was, macie dokładnie też opisane w prawym dolnym rogu, co się znajduje i ile tego jest. Jeżeli chcecie coś sobie wyciągnąć, wystarczy tutaj podejść klawiszem R, no i wybieramy sobie materiał, który chcemy, produkt, który chcemy wyciągnąć z magazynu. Jak go dostarczyć? Wystarczy tutaj, o, pod tą ikonkę, podjechać z towarem i on automatycznie nam się tutaj ułoży w magazynie. Niestety do środka wejść nie możemy, pokazują nam się krzyżyki, jest zablokowane. Także słuchajcie, tyle i no jak ja to widzę, jak ja to mogę podsumować. Więc tak, słuchajcie, no ja daję 8 na 10, z tego względu, że z plusów, no to oczywiście zawiarka, takiej, której nie było, zawiarka stacjonarna, którą tam zostawiłem na polu, to mi się podoba, no ale to, ta prasa stacjonarna, to jest to, co będę używał, na pewno, szczególnie właśnie na sieczkę. Także to jest, kurczę, na plus i dlatego daję 8. Dlaczego 2 punkty mniej? Dlatego, że nie mogę tutaj sam uzupełnić sobie siatki, gdzie w poprzednim modzie w 2017 taka opcja była. No i też nie widzę sensu, po co belować TMR, po co belować posiekane buraki. Także, no nie wiem. Taka moja opinia. Napiszcie, co wy o tym sądzicie i zobaczymy, słuchajcie, no zobaczymy, jak to będzie dalej. Na pewno będę tego używał na swojej farmie w sezonie drugim, jak ją troszeczkę rozwinę. A tymczasem kończymy, żeby nie robić zbyt długiego odcinka. Także na dzisiaj tyle. Dziękuję za wszystkie polubienia, za wszystkie oczywiście lajki i subiki. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.